To, co jest jeszcze ważne według mnie, to to, że młode pokolenie w ogóle nie zna osoby Marka Chłaski i jak i jego twórczości. W przyszłym roku minie 40. rocznica śmierci Marka Chłaski. Za chwilę przeprowadzimy sondę uliczną i okaże się, czy ktoś jeszcze w ogóle o nim pamięta. Dzień dobry, mam pytanko. Czy wiesz, kim był Marek Chłasko? Nie, niestety nie. Nie ma żadnych skojarzeń z tym nazwiskiem? Nie. Dzięki. Czy wiesz, kim był Marek Chłasko? Nie, przepraszam. Dzięki. Ja idę na miasto, nie mam czasu. No w tym momencie nie mogę sobie przypomnieć. Dziękuję. Nie. Nie masz pojęcia? Nie. Dzięki. Nie wiem. A żadnych skojarzeń? Nie interesuje mnie. Dzień dobry, czy wie pan, kim był Marek Chłasko? Nie. Dziękuję. Nie mam pojęcia, kto to. Żadnych skojarzeń? No nie bardzo, a ktoż to miał być? Nie. Nie, niestety nie wiem. Żadnych skojarzeń? Nie. Chyba wiem. A może jakieś szczegóły by pan nam przybliżył? Marek Chłasko? Wiem, że z kulturą miał coś wspólnego. Słusznie. A może zna pan jego jakieś utwory może? No niestety nie. W takim razie dziękujemy. Nie wiem, niestety. Żadnych skojarzeń pani nie ma? Dziękujemy. Nie, niestety nie wiem. Dzień dobry. Czy wie pani, kim był Marek Chłasko? Marek Chłasko? Tak. Nie wiem. Żadny. Rysownik albo pisarz? Poeta? No, to ta druga opcja bliżej, ale nie znasz żadnych jego utworów? Nie. Szkoda. Dzięki, na razie. Dzień dobry. Czy wie pani, kim był Marek Chłasko? Autorem, pisarzem. A zna jakieś pani jego książki? Niestety nie. Nie, pisarzem. Umie pani wymienić jakiś jego utwór? Sowa, córka piekarza. Zaraz piękny 20-letni. Chłasko, pisarzem. Coś kojarzę. A z czym dokładniej? Kino, literatura? Raczej literatura. Tak. A czy zna pani jego jakieś utwory? Palcie ryż każdego dnia. Czytał pan? Tak, jak najbardziej. No, refleksyjna książka. Czy uważa pan, że warto o takich osobach wspominać? Myślę, że tak. A uważa pan, że Marek Chłasko jest osobą zapomnianą? Wśród moich znajomych nie, ale myślę, że niektórzy mogli zapomnieć o tym. Dziękuję bardzo. Dzień dobry pani. Czy wie pani, kim był Marek Chłasko? Pisał książki. Pisarzem? Czy zna pan Marka Chłaskę? No nie znam, bo nie żyję od lat. Ale zna pan jego twórczość? Naturalnie. Oczywiście, że wiem, kim był Marek Chłasko. Był pisarzem. Znasz jakieś jego utwory? No, utworów nie znam konkretnie, ale wiem, że był bitnikiem, prawda? Kultura bitników. No to... Dzień dobry. Kim był Marek Chłasko? Przepraszam, ja się śpieszę. Okej. Cześć, mam pytanie. Czy wiecie, kim był Marek Chłasko? Dostanę jakieś pieniądze? Wiemy, ale przepraszamy, spieszymy się do pracy. To nie jest teraz czas na rozmowę. Okej, miłego dnia. Nie mamy czasu, naprawdę. Bardzo, czy mogę zadać panu jedno pytanko? Czy wie pan, kim był Marek Chłasko? Wyłącz. Okej. Jak widzicie, mało kto zna osobę Marka Chłaski. Tym bardziej nieliczni czytali kiedykolwiek jego utwory. Zakończona właśnie sonda uliczna najlepiej pokazuje, że osoby pokroju Marka Chłaski są obecnie zapomniane. Warto więc o nich przypomnieć.